Polacy generalnie są wychowani w bardzo takiej kulturze uległej i to w zasadzie od szkoły podstawowej, zwłaszcza jeżeli mówimy o asertywności wśród kobiet. Natomiast boimy się asertywności, bo boimy się odrzucenia, że ktoś o nas źle pomyśli, że popsują się nasze relacje, bo boimy się po prostu tej reakcji z tej drugiej strony. Asertywność jest umiejętnością i myślę, że bardzo warto to podkreślić. No i warto się uczyć tej umiejętności świadomie, budując tą umiejętność na pewności siebie. Często ta asertywność jest błędnie rozumiana z agresją. Powinniśmy odmawiać, powinniśmy stanowić swoje granice. Głównym takim obszarem, na który powinniśmy zwracać uwagę, to jest przede wszystkim komunikowanie jakby swoich potrzeb. Jeżeli my wcześniej komunikujemy się ulegle, nie komunikujemy tych potrzeb, to trudno, żeby ten ktoś sam się po prostu jak z jakiejś czarodziejskiej kuli domyślił, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze intencje. Pokolenie X, czyli to pokolenie naszych rodziców, czyli aktualnych 50-60-latków, to jest pokolenie, które komunikuje się w sposób dość taki mocno jakby uległy i dla nich ta komunikacja jest po prostu taką komunikacją, która jest standardem, oni nie znają innych zachowań. Pokolenie milenialsów, czyli obecnie 30-parolatkowie, tak zwane pokolenie Y, to jest na pewno pokolenie świadome swoich potrzeb, pokolenie, które stawia na rozwój osobisty, bardzo mocno bronią swoich praw i chcą się komunikować właśnie w sposób taki asertywny. Starsze pokolenia o tych młodszych mówią, że oni są właśnie roszczeniowi, że są leniwi i tutaj dochodzi do momentami trochę naturalnego konfliktu pokoleń, natomiast milenialsi na pewno są jako generacja bardziej asertywną, co wynika z tego, że są bardziej pewni siebie i bardziej świadomi.